Top 4 najdziwniejszych kart graficznych AMD. Numer 3. Radeon HD 4870X2. Karta od ATI właściwie, ale bardzo specyficzny, ponieważ pod maską skrywa dwa rdzenie graficzne. Ta konkretnie karta graficzna ma dla mnie szczególne znaczenie, bo w 2008 roku miałem dokładnie taką samą w swoim prywatnym komputerze i oznaczało to, że przez chwilę mogłem się cieszyć najszybszym konsumenckim GPU na rynku. Oczywiście tylko w benchmarkach i niektórych grach, bo karta działała jak dwa Radeony 4870 połączone w Crossfire z tą różnicą, że na jednym PCB. A oznacza to, że w grach, które nie miały wsparcia dla tej technologii, sprawowała się jak jeden Radeon 4870 albo słabiej, czyli daleko od najszybszej karty na rynku. W dzisiejszych czasach, kiedy zarówno Crossfire, jak i SLI oficjalnie przestało istnieć, próżno szukać takich konstrukcji, dlatego ta karta jest świetnym symbolem dziwnej i ciekawej przeszłości nie tylko marki AMD.